Witam Państwa na meczu Rzeszowej Ligi Piątkowskiej. Filip Michalak i Borys Michalak. Duo komentatorskie dzisiaj z ekspertem w studiu. Dzisiaj witam Państwa na meczu Ligi Piątkowskiej, meczu Nic Topolna kontra Siłownia. Jak myślisz, Borys, jaki będzie wynik tego meczu? Myślę, że może być... Mamy 1-0, brawo! Brawo! Taka niespodziewana bramka, Paweł Dudko. Widzimy Cieszynka, celebrują teraz na środku boiska. Paweł Dudko bawi się butem i strzał Siłowni. Ach, chroni świetnie, bardzo zbrodkowe. Kamera trochę spóźniona niestety, tak jak w zeszłym meczu, lecz wydaje mi się, że w tym meczu będzie lepiej, ponieważ my dwóch komentatorów w studiu, teraz mamy kontrę. Paweł Dudko, strzał! Broni bramkarz. Brawo. Siłowni. Bardzo ładnie interwencja. Siłownia w akcji. Strzelają, ale z boku. Bardzo zły strzał moim zdaniem. To był. Uważam, że ten mecz może być lepiej potoczyć dla drużyny z Topola niż ostatni. Myślę, że wynik do zera jest jak najbardziej możliwy. Uwaga, słuchaj. Szansa. Daj. Świetna interwencja bramkarza, który poświęca się strzał. Widać, że dużo ćwiczyli na siłowni te nogi. Tak jest, musieli ćwiczyć te nogi, ponieważ te strzały są atomowe. Zaczyna bardzo Bartkowa od bramki. Są takie rakiety. Do Patryka. Patryk zagrywa. No, Michał Radecki spokojnie Pęka. Kiwają sobie w obronie. Pięknie, to ponad świetna akcja. Ale bramkarz wybił na out. Paweł Dudko wykonuje go. Tak jest, Paweł Dudko będzie wykonywał out. Jest on świetnym wykonywaczem outów i z tych fragmentów gry ogólnie. Teraz Bartosz Bartkowiak wykonuje jedynie jego rąkarza, a czasem rzuty karne. On ogólnie mistrzem rzutów karnych, ma 100% skuteczności z tego samego fragmentu gry. Wykonał jednak tylko jedną jedenastkę w zeszłym sezonie. Ale zobaczmy teraz niespodziewany błąd bramkarza. Brawo. Mamy 2-0 strzelcem gola Sławek Wysz Oczański. Nie umiem wymówić jego nazwiska, ponieważ jest ono bardzo trudne. Zobaczymy teraz zawodnicy Siłowni przy piłce. I znowu Sławek. Teraz do Pawiego, ale niecelnie. Bardzo, bardzo niecelne zagranie. Wydaje mi się, że pewność siebie zawodników. Pewność siebie zawodników Siłowni spadać będzie i z każdą minutą. Przegrywają oni w końcu z Herlakami ze Smochowic, a chodzą na siłownię. Zobaczmy. Więc widzimy, że siła to nie jest. To nie wszystko. Potrzebna jest też technika, szansa na akcję i mamy out. Zespół OCB, to ich treningi skupiają się tylko i wyłącznie na tym, że chodzą na siłownię. To prawda, są codziennie, przynajmniej półtorej godziny, ale do całej treningu. Aha. Dziękujemy za opinię eksperta na ten temat. Mamy out dla Topolna. Czyli podam piłeczkę. I rozpoczyna Patryk. Sławek. Patryk. Przepraszam. Oczywiście mylą mi się. Michał Hipster, piłkę podaje Michał do... Hipster, tak jest. Ze Sławkiem pograli teraz do Patryka. Patryk pokazuje, że umie grać i w obronie, i w ataku, zarówno jak i potrafi strzelać, tak samo potrafi odbierać piłkę, tak jest. Jest to zawodnik wszechstronnym, pokazał to już w kilku meczach, driblingami swoimi, odbiorami, strzałami również i blokami potrafi znaleźć się na boisku. Teraz mamy szansę dla siłowni, siłownia. A teraz strzał jeszcze. I dobra interwencja. Patryk wychodzi z kontrą, jednak piłka dla Nic Topolna. Zobaczmy, Bartosz Bartkowiak, bramkarz Nic Topolna. Na razie bezrobotny w tym meczu. Patryk. Chciałem zwrócić uwagę na ławkę zdrowotną drużyny siłowni. Mamy dwóch zawodników na pole i jednego trenera. Trener jest ogólnie... Wydaje mi się, że ten po prawej to jest zawodnik, który pauzuje za kartki, jednak zobaczmy, mamy 3-0 z strzelcem gola Paweł Dudko, pewna egzekucja, tak nie jest. Nie miał szans bramka w tej sytuacji. On idzie na króla strzelców w tym sezonie. Też tak myślę. A przypomnijmy, oczywiście zapomniałem wspomnieć, że Borys Michalak jest tegorocznym zawodnikiem Nic Topolna. Ja grałem w Nic Topolna rok temu, oczywiście byłem najlepszym strzelcem, przypomnę wszystkim, zespołu Nic Topolna, ale... Borys w tym sezonie jest rezerwowym, a dzisiaj pauzuje za to, że siedział za dużo na ławie. Doszło dwóch rezerwowych do... Wchodzi bramkarz. I wchodzi bramkarz. Nie wiemy, co się dzieje. Dobrze zbudowany. Tak jest, dobrze zbudowany. Widać, że był właśnie prosto z siłowni przyjechał. Zobaczmy. I Michał Radecki do bramkarza. Weź te łapy. Nie, bardzo dobrze bardzo. Teraz świetny odbiór Paweł Dudko do Sławka. Sławek rozgrywa, świetna interwencja.
bronią fenomenalnie. Widać, że musieli to dużo zrobić na tych grillach. Tak jest, faul na Radzim. Widać, że oni mają masę. Tak jest. Ale zespół jest tutaj. Ale zobaczmy, Paweł Dudko. Znowu fryzura dzisiaj a la lata 70, może 80. Ja bym nawet 60. Nie przesadzajmy lata 60, przecież to byli hipisi, palili zioło i śpiewali różne dziwne piosenki. Jednak teraz przy piłce Michał Radecki. Tak zwany hipster. Tak zwany hipster, jednak wymyśliłem to ten pseudonim dla niego ze względu na to, że taki trochę z niego hipsterek. Właśnie hipsterek, ale nie mówmy o tym za długo, ponieważ będzie się później denerwował, oglądając powtórkę meczu. Michał Radecki przy piłce, podaje do Sławka, Sławek strzela, czy to było podanie, może wydaje mi się, że nie był zdecydowany, czy to będzie podanie, czy strzał, super! Teraz dobra interwencja. No, nie obronił tego, tak naprawdę nie obronił tego Bartek, ale dobrze się zachował, tak jest. Ale szwał, to musi być kartka, czy to będzie kartka? Musi być. Nie ma kartki. Sędzia pobłażliwie dzisiaj. Uważam, że to był mocny. Przybili sobie piątkę zawodnicy, nie ma jakiejś nienawiści na boisku. Nic tu po nas zacznie od autu. Jeszcze ten omówić sprawę ławki rezerwowej Gmin Stupona. Jest bardzo tak jest. Ławce... Tata Radziego jako menadżer. Tak jest. Później Bartosz Dylewski, Michał Radecki, przepraszam, Michał Walczak i Krzysztof Arankowski, który dzisiaj nie występuje w pierwszym składzie ze względu na to, że nie było go na ostatnim meczu i to jest jego kara. Dokładnie. Jeszcze ale zaraz wejdzie na boisko, zobaczmy, już rozgrywają się zawodnicy. Jest tu po nas trójka i zaraz wejdzie na boisko. Teraz mamy strzał na bramkę, broni Bartosz Bartkowiak. Patryk pięknie, świetnie, świetnie. Niczym Ronaldinho. Tak jest, Patryk Bartkowiak. Świetnie to zrobił! Ale szansa to była. Sandry Blosz na śmierć, tak powiem. Może nie na śmierć, nie przesadzajmy. Nie mówmy tak wielkich słów tutaj, ale zobaczmy strzał w słupek kolejny! Wielkiego pecha miał zawodnicy siłowni. Tak jest, zmiany na boisku. Się Bartosz Dylewski, a także Krzysztof Rantowski. Na ławce rezerwowych zostaje Michał Walczak. Czy będzie zmiana? Michał Radecki z Michałem Walczakiem? Tak jest, zmieniają się. Mamy szansę na bramkę, Michał Walczak na boisku, ale teraz mamy szansę na kontrę. Czy będzie bramka? Szansa, mija jednego, drugiego, ale nie minął drugiego. Patryk, widzimy, znowu pokazuje swój kunszt. Nie boi się dużych zawodników. Nie boi się. Rywali. Teraz mamy szansę. Szansa, strzał. I za bramkę. O, niestety. Znowu, bez szczęścia zawodnicy. Siłowni. Pan nie wie co zrobić. Podaję do Michała. Tak jest. Zobaczmy na publiczność dzisiaj na trybunach. Duża frekwencja. Dosyć duża frekwencja, tak jest. Myślę, że to dlatego, że jest interesujący mecz ogólnie. I widać, zacięta walka jest. Zacięta walka, lecz jednak przeważającą stroną jest zespół Nic Tu Po Nas. Oni pokazują swój kunszt po raz kolejny. Pokazują, że warto stawiać na nich. Tak, strzału! Nie ma gola, wywrócił się aż zawodnik siłowni. Jednak... Uważam, że chłopaki siłowni mogą być szczęść sami na bramkę, że do zera może ten mecz się nie zakończyć. Mi się wydaje, że chłopaki siłowni są bardziej doświadczonym zespołem i bardziej winnym niż Nic Tu Po Nas, niż niewinni Rawicz, a jednak pokazałem piłkę tegoroczną Adidasa Champions League i okropne nogi Borysa. A teraz mamy outlet Nic Tu Po Nas. Wykonuje Patryk Maczkowa. Tak jest. Podanie do Krzysztofa Lankowskiego. Jest Patryk. Świetna kiwka znowu. Pokazuje, że jest uniwersalnym zawodnikiem. A teraz mamy szansę na kontrę. Nie, nic z tego. Mamy out dla Nic Tu Po Nas. Nie! Zdawało mi się, że ostatnim zawodnikiem, który dotknął piłki, był zawodnik siłowni. Też tak mi się zdawało, ale... Mamy faul. Będzie rzut wolny dla Nic Tu Po Nas. Są dobrzy ze stałej fragmentów gry. Mają dobrych zawodników, którzy potrafią dobrze uderzyć. Teraz Michał Walczak. Patryk, gdzie będzie uderzał. Uderza! Ładny strzał. To jest dobry strzał. To był kolejny dobry strzał, pokazujący uniwersalność tego zawodnika. Zgadzam się z prawą pilą. Jest takim cichym zawodnikiem, ale skromnym w wywiadach. Ale pokazuje, że naprawdę... To może być naprawdę wielki filar naszej drużyny. Tak, on będzie bardzo potrzebny w tych meczach o wielką o większą stawkę. Na przykład z Sokołami. Z Sokołem, nie z Sokołami, tylko z Sokołem. Teraz dobra kiwka, Bartosz Drewski jednak minął się z bramką i nie ma gola. A co myślisz, Filipie, o ten... Nie o ten. O Bartu Drewskim. Odblokował się w ostatnim meczu, lecz wcześniej nic nie było na strzelać. Teraz widać, że też ma problemy. Ale mamy gola! Mamy bramkę! Strzelcem gola Michał Walczak, zobaczmy cieszynkę. Czy będzie cieszynka? Jest cieszynka. Nie ma cieszynki. Jak to zawodnicy podchodzą bardzo nonszalancko do tego. Bardzo spokojnie, może bym powiedział. Nie nonszalancko. Nonszalancko to jest bardzo duże słowo jak na zawodników Nic Tu Po Nas, ponieważ są oni doświadczonym zespołem. I
Udało się znaleźć w lidze. Zobaczmy, rusza się z kontrą Walczak. Ja obserwuję zaraz. Nie ma. Ja obserwuję zaraz Domisia i jego dyspozycję na ostatnich meczach. Jest tak, nawet zawodnik. Strzał kolejny! A cztery rzut zamki. Rożny. I nic nie ma na strzelać, nie rozumiem szczerze mówiąc. No zobaczymy, może się odblokuje po raz kolejny, bo pod koniec ostatniego meczu była taka akcja. Dostał piłkę od Bartosza Bartkowego, od bramkarza. Wyszedł na pozycję sam na sam. Dokładnie. I strzelił prosto w bramkarza. No, taki zawodnik takiej klasy nie może sobie pozwolić na takie błędy w strzałach. Ale szfaulowany tutaj Patryk Maćkowiak dostał jeszcze z bara. Dokładnie, tak jest. Zwrócił tą uwagę. No to nie są zawodnicy przyjaźni tutaj. Lecz jednak widzimy, że nic tylko nas dominuje w tym meczu. Mimo tego, że są Herlakami ze Smochowic, ale Herlaki ze Smochowic to najlepsze ziomeczki i wygrają każdy mecz, jak na razie w tej lidze. Świetny dribbling Walczaka. Walczak jeszcze minął dwóch. Brawo, zagrywa, świetne zagranie. Ależ nie uchwyciła tego kamera. Zapatrzyła się na sędziego. Cóż za pech. Będzie strzał Patryka. Patryk on potrafił uderzyć. Pokazał to już wcześniej. Bylewski, Patryk. Teraz będzie strzał. Nie, podaje piłkę Eland. I bramkarz łapie piłkę. I rzut rożny. Jednak wyszło ono na rzut rożny. Eland. Z rzutu rożnego. Tak naprawdę powinien by się nazywać kopniak rożny, ponieważ to nie jest rzut. A koniec pierwszej połowy. Zawodnicy nic tu po nas zmieniają połowy. Zobaczmy, wywiad z bramkarzem. Jak panu się broni dzisiaj? Trochę bezrobotny jest pan. Widzimy niezbyt elokwentna rozmowa. A więc zawodnicy siłowni i zawodnicy nic tu do nas. Przepraszam, czy mógłbym przeprowadzić wywiad? Widzimy, bardzo dobry zawodnik tutaj jest tu po nas. Michał Walczak, tak. Co pan powie o dzisiejszym meczu? Gol już to pana koncie. Jest gol, jest asysta, ale trzeba im jeszcze nastukać 5. Tak jest, dobrze. Tak jest. To jest bardzo dobre podejście do meczu. Proponuję zrobić wywiad jeszcze z Indiem Żapulią. Proponuję już usiąść, rozgościć się na naszym studiu i powrócić do meczu. Mamy drugą połowę meczu, nic tu po nas. Pobaczmy.